Sergiusz Nikitin, trening dla seniorów. Na dzisiejszym treningu opracujemy dwa ćwiczenia. Jedno będzie skuteczne w wzmacnianiu skośnych mięśni brzucha i nazywa się ono plaża. A drugie będzie specjalnie poświęcone obolałym kolanom. Ćwiczenie, które wzbudza regenerację w kolanach. Zapraszam do treningu. Pierwsze ćwiczenie, plaża. Wykonujemy go na pośladku. Nie na boku, nie całkiem na tylnej części miednicy, tylko na pośladku, pomiędzy. Trzeba sobie znaleźć to miejsce, można go wymasować. Zresztą samo ćwiczenie też pozwala na masaż tego pośladkowego obszaru. I tutaj mamy, uwaga, noga niepracująca, podporowa, musi być zgięta w kolanie i koniecznie, koniecznie objęta dłonią, całą dłonią, wszystkimi palcami, szeroko. Mocno trzymamy, troszeczkę wzmacniamy połączenie kolano, obręcz barkowa i łokieć. Tutaj pozycja wysoka, jak w poprzednim ćwiczeniu Lewandowskiego, tak? I wysuwamy tę nogę roboczą przed siebie. Wykonujemy wznos i opad. Ha, 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 ha. Starajmy się trzymać wysoko głowę w pionie. Ha, 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 ha. Lepiej oddychać głośno niż wcale. Ha, ha, ha. 12. Można liczyć jak najbardziej. Zmieniamy pozycję na drugi pośladek. Uwaga, leżymy na pośladku, nie na krzyżowej kości, nie na bocznej powierzchni uda, tylko na pośladku. Mocno trzymamy zgiętą w kolanie podporową nogę. Wysuwamy nogę roboczą do przodu. Trzymamy się na łokciu, wysoka pozycja. Jeśli ktoś bardzo, bardzo jest osłabiony w barkach, to wtedy można robić to na leżąco, zaraz pokażę. Starajmy się podnosić nogę w pionie, dlatego że często można spotkać się z takim błędem, czyli podciągnięciem do kolana, dokładnie w pionie. Obserwujemy nogę, podciągamy nos do przodu, do góry. Ha, ha, ha. 12, tak? Zmieniamy znowu bok. Lepiej zrobić mniej jednorazowo przed zmianą, następnie zmiana i tak jeszcze ileś zmian zrobić, niż od razu robić na całego, tak? Do całkowitego zmęczenia. Można też wykonywać na leżąco bądź w takim podporze, chociaż lepiej dążyć do wykonania klasycznego, które pokazałem na początku. I zmieniamy bok, tak samo dla tych bardziej osłabionych osób pokazuję. Otwieramy się w ten sposób na łokciu i na potylicy, bądź całkowicie można się położyć. Zginamy koniecznie, zginamy kolano, odwodzimy nogę roboczą i wykonujemy unoszenie i opuszczenie. Ha, ha, ha. 8, 9, 10, 11 i 12. I kończymy to ćwiczenie znowuż rozluźniającymi, przywracającymi normalne czucie w grzbiecie, w kręgosłupie ćwiczeniami. Można poruszyć barkami, głębszy oddech zrobić, tak? I w luźnym rozkroku, nie w sztywnym, w luźnym rozkroku wykonujemy z wyprostowanym kręgosłupem kręcioki. Ha, ha, krótki oddech płytki. Ha, 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 ha. Wykonujemy wyprost wykroku, napinamy grzbiet i wiosłowanie. Ha, ha. Nabieramy powietrze. Ha. Można zrobić też podpór, obijanie łydek, podpór jak zwykle, palcami do przodu. Rzadko robimy podpór sztywny.
i wykonujemy jeszcze rozluźnienie pośladków. Pamiętajmy zawsze o oddechu. Nie spinajmy się, pielęgnujmy ciągły, płynny oddech. To ćwiczenie zaliczone. Następne ćwiczenie będzie poświęcone, tak jak powiedziałem, przede wszystkim zdrowiu kolan. Nieraz zdarza się tak, że jakaś błaha przyczyna powoduje nawarstwianie się bólu, kumulację jakichś zapalnych stanów. I to wszystko można, jeśli oczywiście przyczynę też usunąć, czyli nie traumatyzujemy swojego kolana na co dzień, tylko starajmy się też uważać, jak chodzimy, jak po schodach schodzimy, żeby nie na jakich obcasach chodzimy, w jakim obuwiu, jak stawiamy stopę. To wszystko jest zagadnienie, na które tutaj nie będzie miejsca, ale można sobie wzmocnić przepływ krwi przez kolana takim, można powiedzieć, no, leczniczym nawet, jak twierdzą Chińczycy, ćwiczeniem. Układamy dłonie luźno, wiszące ramiona, tak? Układamy dłonie na kolana. Jeśli komuś jest ciężko, to proszę się podeprzeć, jeśli ciężko będzie siedzieć, bo to trzeba powtórzyć aż 48 powtórzeń. A więc 6 razy po 8. I teraz mamy tak. W rozkrocznej pozycji stopy mają być na takiej odległości pomiędzy sobą, żeby w podporze napięcie można było, sięgając do środka, jeszcze mieć dystans pomiędzy stopami. Tak? Więc tutaj układamy mniej więcej nad rzepką, tak żeby rzepkę objąć tą częścią. Tak? I wykonujemy krążenie. Jak najdokładniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, 21, 22, będzie ciepło, 23, 24, 25, jak najobszerniejsze kółka, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 9, 40, 41, 42, 43, barki rozluźnione, 44, 45, dłonie rozluźnione, 46, 47, 48 i pauza, odpoczynek. Można lekko poruszać w prawo, w lewo miednicę. Przenosimy ciężar, tak? Można napiąć grzbiet, wykonać rozluźniający skłon, rozciągający grzbiet jeszcze raz. Można lekko poobijać łydki tak, w podporze i powtarzamy to samo, tyle samo razy, tylko w przeciwnym kierunku. Układamy znowu dłoń na rzepkę, luźna dłoń, luźna, nie powinna chwytać, nie powinna się usztywniać, luźne ręce, luźne łokcie, barki, w miarę prosta postawa i wykonujemy w przeciwnym kierunku. A odległość pomiędzy stopami, proszę zwrócić uwagę, tak, żeby się nie zahaczał. Raz. Dwa. Cały czas pracują lekko kolana. Trzy. Cztery. Podpór napięcie. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 39, 40, 41, 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48. Proszę bardzo, lekko poszło. Jeśli ktoś ma duże trudności, na pewno tutaj jest ciepło. Na pewno po wykonaniu tego ćwiczenia, jak nie bardzo się spinamy, wszystko robimy tak zgodnie z tym, co powiedziałem, to będzie tutaj ciepło, rozlewające się ciepło na lędźwiowym odcinku, lędźwiokrzyżowym. Także to jest ten efekt. Spokojnie wychodzimy z tego stanu. Można też powtórzyć to ćwiczenie, aczkolwiek często bywa tak i sporo było zgłoszeń w internecie, też na moim kanale, że jednak to pomaga. Pomaga i kolana zupełnie inaczej funkcjonują, tak jakby odzyskane jest to czucie, jak kolano powinno się ustawiać w stanu i w chodzie. Więc chyba to coś tutaj ma na rzeczy. Polecam na pewno i stawy skokowe, i stawy kolanowe, i tutaj troszkę też biodrowe będą zyskiwały. Bardzo dziękuję za udział w tym treningu i koniecznie oczywiście pod koniec każdego ćwiczenia starajmy się zrobić łyczek wody. Ja muszę szczególnie, ponieważ przysycha w ustach. Więc tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia na następnym treningu. Sergiusz Nikitin, trening dla seniorów, Bialskie Centrum Kultury. Wszystkiego dobrego.